Moim Państwa gościem w studio jest Przemysław Wipler, wiceprezes partii Korwin, a także poseł siódmej kadencji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zacznę od takiego trywialnego pytania. Co Pana sprowadza do naszego regionu? Przyjechałem pomagać lokalnym liderom partii Korwin w budowie struktur w poszczególnych powiatach, dlatego mamy dzisiaj spotkanie w Świdnicy, mamy spotkanie w Ząbkowicach Śląskich, będziemy mieć spotkania z obywatelami, z mieszkańcami tego okręgu, starając się namówić ich, by razem z nami działali na rzecz takich prawdziwych, dobrych zmian, a nie takich dobrych zmian, jak te, które obserwujemy w trakcie ostatnich 4 miesięcy. A czemu na tej trasie wizyty nie ma Wałbrzycha? No, ponieważ... Gości Pan w naszym studiu, ale nie będzie się Pan spotykał z sympatykami. Ponieważ w Wałbrzychu mamy silne struktury, w Kłodzku mamy silne struktury i skupiliśmy się na tych powiatach, w których zaangażowanie nowych ludzi jest szczególnie istotne, szczególnie potrzebne. Ja z przyjemnością przyjadę, już wiem, że w połowie maja będę również w Wałbrzychu, tutaj w Kłodzku będę na zaproszenie na takim corocznym pikniku organizowanym przez ludzi o naszych poglądach wolnościowych, konserwatywno-liberalnych, konserwatywnych, patriotycznych, narodowych, więc będę w połowie maja, ale teraz mam spotkania z naszymi działaczami w Wałbrzychu, a w innych miastach z ludźmi, których mamy nadzieję nakłonimy do tego, by razem z nami budowali alternatywę i dla obecnego rządu, i dla tych ludzi, którzy nie potrafią się pogodzić z tym, że rządzili 8 lat w taki nie inny sposób, a teraz nie rządzą w naszym kraju. Wspomniał Pan o liberalizmie. Ja obserwując obecną scenę polityczną, zastanawiam się, czy Polska ma szansę być liberalna. Powinna być bardziej liberalna, ponieważ politycy są liberalni, wolnościowi w trakcie kampanii wyborczej. Po wygranych wyborach tacy przestają być. Przypomnijmy, że Donald Tusk wygrywał w Polsce wybory, obiecując Polakom 3x15, obiecując, że podatki będą szły tylko w dół, będą tylko prostsze, składki na ZUS będą szły w dół, będą prostsze, dług publiczny będzie mniejszy, deficyt budżetowy będzie mniejszy, odsetki od długu będą mniejsze, wszystko miało iść ku dobremu i z takim programem wygrał wybory w Polsce w 2007 roku. Później niestety przez 8 lat wyglądało to całkiem inaczej. Pan prezydent Andrzej Duda i pani Beata Szydło wygrali wybory, obiecując Polakom kwotę wolną 8 tysięcy. 2 tygodnie temu w Sejmie 232 posłów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciw podniesieniu kwoty wolnej z trochę ponad 3 tysięcy do 8 tysięcy złotych, co było postulatem i PiSu, i Beaty Szydło, i Jarosława Kaczyńskiego, i Andrzeja Dudy. Obiecywali stawkę 15% podatku CIT, czyli podatku od firm, dla małych polskich firm, obrotach do 2 milionów złotych. Obiecywali obniżenie podatku VAT. Obiecywali, że w największym skrócie będziemy mieć mniej problemów z biurokracją. A co mamy? Mamy polityków, którzy chcą zarządzać wszystkim i udają, że się znają na wszystkim, nawet na tym, jak się hoduje ogiery. Jeden ze słynniejszych sporów ostatnich tygodni to jest to, kto powinien hodować w Polsce ogiery. My, jako partia Korwin, jednego jesteśmy pewni, nie powinien tego robić rząd, politycy, urzędnicy, bo się na tym nie znają. To jest absurd, żebyśmy my, jako podatnicy, dokładali kilkanaście milionów złotych do tego, by członkowie zespołu Rolling Stones albo szejkowie arabscy mogli w Polsce kupić pięknego polskiego konia arabskiego, a ta stadnina miała kilkanaście milionów strat w latach 2012-2014. To wynika z raportów Najwyższej Izby Kontroli. Panie pośle, Pan był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Czy ta partia wtedy, kiedy Pan był jej członkiem, była inna? Ja bardzo ceniłem Prawo i Sprawiedliwość, które obniżało podatki, bo Jarosław Kaczyński, mając wicepremier Zytę Gilowską, zlikwidował trzeci próg podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugi próg PIT-u podniósł do takiego poziomu, że 97% Polaków płaci w pierwszej stawce podatek PIT. Obniżył składkę rentową z 13 do 7 punktów procentowych, czyli o 6%. Dzięki temu Tusk miał dobre warunki, był wzrost gospodarczy i przerastała liczba miejsc pracy. Dzięki tym właśnie dobrym, sensownym zmianom, które wtedy Zyta Gilowska wprowadziła. Ona zrealizowała stary postulat Janusza Korwin-Mikkego, czyli zniesienie podatku od spadków i darowizn między najbliższymi krewnymi. To się wydarzyło, zostaliśmy zwolnieni z tego podatku. To były rzeczy, za które ceniłem Prawo i Sprawiedliwość, ale moment,
moment, w którym ja odchodziłem, to był moment po tym, gdy Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jak wygra wybory, to zlikwiduje podatek liniowy dla małych i średnich polskich przedsiębiorców, bo ci duzi już dawno płacą podatki tak naprawdę poza granicami naszego kraju. Ja wtedy się załamałem, mówię, Boże, chcą odstrzelić ostatni silnik, na którym leci polska gospodarka, i jeszcze bardziej utrudnić życie małym, czy bardzo często rodzinnym polskim firmom. To był taki dla mnie bardzo ważny moment i wtedy zdałem sobie sprawę, że nie będę w stanie być twarzą polityki gospodarczej takiego rządu i nie byłbym w stanie bronić tego, co się dzieje w ostatnich 4 miesiącach, a zwłaszcza tego, co nadal jest planowane. No właśnie, partia Korwin bardzo stawia na gospodarkę. Jakie są Państwa pomysły? My chcemy, żeby przede wszystkim zreformować system podatkowy, by podatków było mniej, by były one proste i były mniej dolegliwe dla polskich obywateli. Podatek PIT, który chcielibyśmy zlikwidować, mówiono nam przez lata, że nie ma na to pieniędzy, że nie stać na to budżetu, a dochody podatku PIT w budżecie na ten rok to jest 45 miliardów złotych, z czego połowa to jest PIT, który państwo płaci samo sobie od pensji nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, żołnierzy, prokuratorów, sędziów, wykładowców akademickich, nauczycieli, od tych ponad 2 milionów ludzi zatrudnionych, prawie 3 milionów ludzi zatrudnionych w szeroko rozumianej budżetówce, i gdyby zlikwidowano PIT, to realny ubytek w budżecie to byłby 23 miliardy złotych, dokładnie tyle, ile będzie nasz kosztował program 500 zł na każde dziecko. Zamiast rozdawać pieniądze ludziom, pieniądze, których nie ma w budżecie, bo w budżecie brakuje 50 kilka miliardów złotych, czyli pani premier Szydło postanowiła rozdać pieniądze, których nie ma. To nie jest tak, że ona znalazła na swojej działce w miejscowości Brzeszcze ten słynny złoty pociąg, który w tych stronach miał się znajdować, że ona nagle go wykopała i w całości przeznaczyła na najbliższe lata na program 500+. Nie. To my, Polacy, zapłacimy za te dla siebie zasiłki na dzieci, a zamiast robić tego rodzaju politykę właśnie za pieniądze, których nie ma, co się wywróci prędzej i później, skończy się Grecją prędzej czy później, to my uważamy, trzeba Polakom dać oddech, trzeba dać więcej wolności, trzeba dać im takie warunki, jakie mają w Anglii, Irlandii, w krajach, do których wyjeżdżają. Premier Cameron podniósł kwotę wolną do 10 tysięcy funtów, czyli 50 kilku tysięcy złotych. Od pierwszych 50 kilku tysięcy złotych zarobionych w Anglii nie zapłacimy ani funta, ani złotówki, ani grosza podatku. W Polsce rząd ma dramatyczny problem z podniesieniem kwoty wolnej z 3 tysięcy do 8 tysięcy. W Zimbabwe ona wynosi 20 parę tysięcy złotych. To jest miarą po prostu sytuacji, w której my jesteśmy. Także nasz postulat to jest właśnie między innymi likwidacja podatku PIT. Jesteśmy za zmniejszeniem administracji, administracji publicznej, bo urzędnicy utrudniają nam życie. Chcemy, żeby było mniej koncesji, zezwoleń, mniej biurokracji. No krótko mówiąc, żeby nie było takiej sytuacji, że gdy chcę wyciąć na swojej działce drzewo, to muszę iść do urzędnika i dostać na to zgodę. To jest przecież moja działka, a nie publiczna, państwowa, park, las, to jest moja działka, a w Polsce za wycinkę własnego drzewa bez pozwolenia można dostać 3 lata więzienia. To jest więcej niż gdybym ja, czy ktokolwiek inny w nocy sąsiadowi wyciął drzewo i je ukradł, to będzie miał mniejszą karę niż człowiek, który sam bez zgody urzędnika wytnie drzewo. W takim kraju nie da się żyć, nie da się budować, nie da się zakładać rodzin. Mamy w Polsce takie prawo budowlane, że są gminy, w których nie można w ogóle dać pozwolenia budowlanego, na przykład na Mazurach, bo zgodnie z przepisami prawa, żeby komuś pozwolić cokolwiek budować, musi być co najmniej 100 metrów od zbiornika wodnego. Zbiornik wodny jest całoroczny, bądź okresowy, naturalny, bądź sztuczny, a są takie gminy na Mazurach, gdzie tych jezior jest tyle, że nigdzie się nie da niczego postawić i zbudować. No i krótko mówiąc, ktoś ma jezioro w Niemczech, Anglii, Francji, w krajach cywilizowanych można nad jeziorem przy określonych warunkach technicznych, technologicznych budować. Po prostu chodzi o to, żeby nie zatrudnić przyrody, tak, swoją inwestycją, a w Polsce w ogóle nie wolno, bo mamy takie przepisy. No krótko mówiąc, nie da się żyć w takim kraju, dlatego ponad 2 miliony Polaków wyjechało. Wywołał Pan już temat projektu Rodzina 500+. Skorzysta Pan z dodatku wychowawczego? Nie skorzystam. Mam 5 dzieci, ale nie skorzystam, ale też z tego powodu, że moja żona
jest zatrudniona, pracuje w Parlamencie Europejskim i my jesteśmy patriotami. Jeżeli byśmy skorzystali z dodatku 500+, to wtedy świadczenie na wychowanie dzieci dużo wyższe, brukselskie, byłoby pomniejszone o to, co weźmiemy w Polsce. To jest bez sensu. Wolimy, żeby to szło z budżetu europodatnika, niż z budżetu polskiego podatnika, więc krótko mówiąc, z uwagi na naszą specyficzną sytuację, nie będziemy z tego korzystali. To jest jeden powód, ale nie widzę w tym nic złego, żeby ludzie, których dzieci będą spłacały te długi, które pójdą na program 500+, z tego korzystali. To jest dla mnie oczywiste i jasne, taka ustawa została uchwalona, wszyscy za to będziemy płacili. Niestety to przyspieszy krach systemu finansów publicznych. W zeszłym roku był raport przeprowadzony przez Najwyższą Izbę Kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w największym skrócie, kiedy ZUS zbankrutuje. I wyniki tego raportu, ten raport został utajniony. Niech pani redaktor zgadnie dlaczego. Bo polskie finanse publiczne są w sytuacji dobrej, doskonałej czy fantastycznej i czy zobowiązanie się państwa polskiego, że co roku będzie 20 kilka miliardów złotych więcej musiało wydawać, kiedy nie ma tych pieniędzy, przyspieszy bankructwo systemu ubezpieczeń społecznych, czy opóźni. Niestety przyspieszy, więc tego rodzaju projekty jak właśnie 500+, będziemy przypominać sobie i będziemy pamiętać o Beacie Szydło, o prezydencie Andrzeju Dudzie, o tych wszystkich naszych dobroczyńcach w momencie, gdy nasi dziadkowie, babcie, rodzice mieli problemy z uzyskaniem renty, emerytury i się rozpocznie taki proces jak w Grecji, czyli przyjdą ludzie z zewnątrz, wierzyciele, ci, którzy będą mieli długi wobec Polski i oni będą nam układać państwo, stracimy do końca suwerenność. My się tego boimy, obawiamy, dlatego jesteśmy za odpowiedzialnością budżetową, fiskalną, przeciwni rozdawaniu pieniędzy, które najpierw trzeba zabrać Polakom i zatrudnić jeszcze dziesiątki tysięcy urzędników. Nie wiem, ile w Wałbrzychu jest nowo osób zatrudnionych z uwagi na program 500+, ale jak byłem dwa tygodnie temu w Bydgoszczy, to się okazało, że tam wygoniono całe technikum fryzjerskie z nowo wyremontowanego budynku, żeby ten budynek oddać urzędnikom, którzy będą zajmowali się w mieście Bydgoszcz programem 500+. To jest absurd. Pokazuje, że by nam pomóc za nasze pieniądze, zatrudni się kolejne dziesiątki tysięcy urzędników, by nam rozdawać nasze pieniądze. To nigdy nigdzie na świecie nie zbudowało dobrobytu, a wprost przeciwnie, przyspieszało upadek całych narodów i państw. No, w Wałbrzychu nie będzie takiego rozdawnictwa, z tego co wiem, to tylko kilka etatów dodatkowych. Ale będzie strasznie mało dzieci też pewnie dlatego, bo powiedzmy sobie szczerze, Wałbrzych jest taką miejscowością, z której w sposób skrajny młodzi, bardzo młodzi ludzie wyjeżdżają. To jest największe wyzwanie i płacenie za to, że w Polsce urodzą się dzieci, jeżeli połowa z tych dzieci później wyjedzie z Polski, to jest dotowanie eksportu Polaków, czemu jesteśmy przeciwni. W Wałbrzychu jest też największy odsetek dzieci, które rodzą się nie w małżeństwach, tylko w pozamałżeństwach. Ten odsetek wzrośnie, ponieważ będą ludzie karani za to, że są w małżeństwie, ponieważ jeżeli ktoś samotnie wychowuje dzieci, to inaczej mu się liczy ten dochód i wtedy łatwiej będzie dostać już na każde dziecko, również na to pierwsze dziecko. Wprowadzenie kryterium dochodowego przy pierwszym dziecku... Przepraszam, że wejdę w słowo. To jaka to jest pomoc dla młodych małżeństw, które zakładają dopiero rodziny? Jeżeli oni pracują, mają średni dochód, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jest ojciec, mama i dziecko i mają co najmniej 2400 zł miesięcznie, czyli po więcej niż 800 zł na jedno dziecko, to nie dostaną ani złotówki. Chyba że będą żyli na kocią łapę, nie wstąpią w związek małżeński, albo na przykład teraz masowo są robione papiery na separację. Ludzie z powodów ekonomicznych, finansowych idą po separację, ponieważ jeżeli to młode małżeństwo, któremu się urodzi dziecko, pójdzie i będzie miało orzeczoną separację, to wtedy tata pracuje, daje taki przykład najbardziej standardowy, mama samotnie wychowuje dziecko i mama nagle nie występuje o alimenty, bo i tak przecież żyją razem i ona wtedy ma dochód zero, więc wtedy dostanie te 500 zł na jedno dziecko. Wprowadzenie mechanizmu, który zachęca Polaków i tutaj również mieszkańców Wałbrzycha, żeby jeszcze bardziej ochoczo korzystali z instytucji separacji, bądź nie wstępowali w związek małżeński, to nie jest dobra polityka rodzinna, społeczna, temu się sprzeciwiamy. No właśnie, 500+ to miało być także recepta na niską demografię w Polsce, a zdaniem partii Korwin, jak można zwiększyć dzietność w Polsce? To jest prosta sprawa. Jeżeli, jak pytamy Polaków, co zrobić, żeby wrócili z Anglii i Irlandii, oni mówią, dajcie mi
pensję 5000 zł na rękę i stwórzcie takie warunki rozwoju gospodarczego, żeby w Polsce pracodawcy zaczęli bić się o pracownika, a nie pracownik o miejsce pracy, to wtedy wrócimy. Bo jak ja dostanę 5000 na rękę przy kosztach życia w Wałbrzychu, w Świdnicy, które są dużo niższe jednak niż w Londynie, Dublinie, Berlinie, Paryżu i tak dalej, to wtedy... A i drugi warunek jest taki, że rynek pracy musi być taki, że jak ja stracę pracę, to od razu dostanę pracę tak samo płatną, albo za chwilkę dostanę trochę gorzej płatną. To ja wtedy będę miał poczucie bezpieczeństwa i nie będę bał się w Polsce mieć dzieci. 11 lat temu, gdy już prawie 12, jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, Polska była najmłodszym społeczeństwem demograficznie z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy najstarszym. Dlaczego? Bo prawie 3 miliony Polaków wyjechały z własnego kraju i to ci ludzie, którzy mogą mieć dzieci, którzy chcą mieć dzieci. I dlatego Polki są najbardziej dzietne w Anglii po Pakistankach. Średnia liczba dzieci w polskiej parze w Londynie to jest 2,7. To jest tyle, ile Polacy chcieliby mieć dzieci w Polsce, a mamy dokładnie dwa razy mniej. I sam rząd wyliczył, że dzięki wydaniu kilkuset miliardów złotych urodzi się w Polsce 200 tysięcy dzieci więcej. Poseł ruchu Kukiza, pan dr Rafał Wójcikowski, wyliczył, że urodzenie jednego nowego dziecka dzięki tym pieniądzom będzie kosztowało 820 tysięcy złotych, a średnie zarobki mając taka osoba przez całe życie podatków i składek w Polsce 300 kilkadziesiąt tysięcy zapłaci. Więc krótko mówiąc, i połowa tych dzieci jeszcze wyjedzie, wszystko na to wskazuje. Najpierw trzeba sprawić, że Polacy przestaną wyjeżdżać z własnego kraju, będą chcieli tutaj żyć, będą mieli po co wrócić, wtedy i zbilansować budżet i wtedy rząd może próbować jakiekolwiek formy prowadzić polityki prorodzinnej, takie jak to w chwili obecnej robi, ale nie można tego robić na kredyt i w sytuacji, w której gdy połowa dzieci z tego wyjeżdża, bo w ten sposób dotujemy Anglików, dotujemy Francuzów, dotujemy dużo bogatsze od nas kraje. Dodatkowo dotujemy te kraje, kształcąc tych ludzi na koszt wszystkich podatników. Wykształcenie w Polsce lekarza to jest kilkaset tysięcy złotych. Gdy taki lekarz wyjeżdża pracować do Anglii czy do Niemiec, to my w tym momencie bogatym społeczeństwom, bogatym narodom dotujemy je naszą biedą, naszym wydartym nam podatkami. Polska powinna przyjmować uchodźców, czy nie? Absolutnie nie, bo po pierwsze to nie są uchodźcy. Uchodźcą jesteś w pierwszym kraju, do którego trafisz po ucieczce ze strefy wojny. W Polsce jedyni uchodźcy, których moglibyśmy mieć, to byliby uchodźcy z Ukrainy, ale w chwili obecnej nie toczą tam się działania wojenne i jest olbrzymia część zachodniej Ukrainy, na której spokojnie, bo właściwie na 90% tego kraju, ten kraj bezpieczny, to właściwie byłby pretekst dla Ukraińców, żeby wyjeżdżać do Polski. To nie jest kraj objęty działaniami wojennymi. Gdy ktoś ucieka z Libii, gdy ktoś ucieka z Syrii, gdy ktoś ucieka z Iraku, to Polska nie graniczy zgodnie z moją wiedzą geograficzną z żadnym z tych krajów i on nie ma formalnie statusu uchodźcy, gdy dociera do... może być uchodźcą w Turcji i tam oni są uchodźcami, ale jak przekraczają granicę, czy przez Lampedusę i lądują we Włoszech, czy lądują na Malcie, czy lądują na Bałkanach, w Grecji, to oni są po prostu nielegalnymi imigrantami, ludźmi, którzy dla warunków socjalnych, dla pieniędzy europodatników postanowili ryzykować swoje życie i zostawiając kobiety, zostawiając żony, zostawiając dzieci w kraju, z którego uciekają, bo to są głównie młodzi mężczyźni, 80% są młodzi mężczyźni, oni przyjeżdżają tutaj po to, by żyć na nasz koszt, brać nasze pieniądze. Dlatego byliśmy temu przeciwni, jesteśmy temu przeciwni i uważamy, że Polska nie powinna honorować postanowień przyjętych przez rząd Ewy Kopacz i myślę, że to będzie wielki kryzys, gdy się okaże, że Jarosław Kaczyński okłamał Polaków, mówiąc w Sejmie w zeszłym roku w kampanii wyborczej, że on się na to nie zgodzi, nie będzie żadnych nielegalnych imigrantów w Polsce, a jedyna rzecz, na którą się zgodzi, czemu też byliśmy przeciwni, żeby Polska zapłaciła kilkaset milionów euro rocznie na to, by utrzymać obozy dla uchodźców, które są założone między innymi w Turcji.
temu też byliśmy przeciwni, a Jarosław Kaczyński mówi, na to się jest gotów zgodzić, ale nic więcej. Teraz się dowiadujemy, w najbliższych tygodniach pierwszych kilkaset osób przyjdzie do Polski, w tym roku ma być to kilkaset osób, w trakcie najbliższych 2 lat to ma być 7 tysięcy osób. To będzie bardzo poważny problem społeczny i będą bardzo burzliwe protesty przeciw osiedlaniu tych ludzi. Dodam, że oni też nie chcą tutaj przyjeżdżać. Z tych samych powodów, dla których mieszkańcy Wałbrzycha wyjechali z Wałbrzycha, mieszkańcy Polski wyjechali z Polski, ci ludzie płaczą, jak się dowiadują, że mają wylądować w naszym kraju, płaczą, jakby, no krótko mówiąc, już widzę tych ludzi, jakby się dowiedzieli, że mają być osadzeni w Wałbrzychu, w jakimś obozie pod Wałbrzychem. Pani redaktor się śmieje, bo doskonale, no wie pani, no to oni byliby załamani, bo oni myśleli Dortmund, Bochum, nie wiem, Frankfurt, Wiedeń, może Kopenhaga, ale na pewno nie Świdnica, Wałbrzych, Biała Podlaska, Płońsk i tak dalej. Oni do nas nie chcą, my ich nie chcemy, to po co robić im i nam krzywdę? Poza tym przyjazd tych ludzi, część tych ludzi jedzie nie po to, by uciekać przed wojną, ale by wojnę przynieść do nas. Mieliśmy 2 dni temu informacje, że zostali uchodźcy zatrzymani w Gdyni, próbujący kupić karabin i pistolet nielegalnie, i antyterroryści ich zatrzymali na gorącym uczynku. Jeżeli tych schwytano, tych zatrzymano, to jestem przekonany, że było kilkanaście albo kilkadziesiąt przypadków, gdy udało im się to zrobić, a nie chcę, by w Polsce wydarzyło się to, co wydarzyło się w Paryżu 3 tygodnie po wyborach, by miały miejsce tragiczne zamachy. Możemy się uczyć na cudzych nieszczęściach, nie musimy na sobie znowuż pewnych nieszczęść doznać, by się nauczyć, że po prostu pewne rzeczy zawsze kończą się w ten sam tragiczny sposób. Tak, na zakończenie coś z naszego ogródka. Na budynkach, które przeszły rewitalizację, pojawiły się tabliczki, które są, nie wiem, czy tak można to nazwać, swego rodzaju pomnikiem ku czci byłej pani premier Kopacz. Ja byłem w sierpniu w Dubaju i tam na dachach wieżowców, biurowców są portrety rodziny panującej, są ukochanego emira, szejka, czy jak on tam się nazywa, rodziny panującej, i w tamtej kulturze, gdzie mają monarchię, mają rody, które rządzą całymi krajami, kontrolują zasoby naturalne, to Europejczyka dziwi, bawi i troszeczkę żenuje. Takie, można powiedzieć, pomniki ku czci władzy, zwłaszcza odchodzącej, to jest zawsze przejaw małości polityków, no i takiej, no można powiedzieć, małostkowości. To, że ktoś wydał nasze pieniądze, nam zabrane pieniądze z naszych podatków na określony cel, nie jest powodą, by znakować jego twarzą budynki, twarze, ulice. Jesteśmy też zwolennikami tego, by no, w największym skrócie nie honorować ludzi za ich życia na koszt podatników. Jeżeli się zasłużą, jeżeli przejdą próbę czasu, jeżeli po śmierci ci ludzie będą uznawani za to, że zrobili coś dobrego czy bardzo dobrego w polskiej przestrzeni publicznej, to można bezpiecznie takie rzeczy robić, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje w chwili obecnej w polskiej polityce, nie zdziwiłbym się, gdyby w najbliższym czasie Ewa Kopacz była jedną z osób, które będą przed Trybunałem Stanu odpowiadały. Z całą pewnością próby pociągnięcia jej do takiej odpowiedzialności będą przez większość sejmową czynione i jestem przekonany, że wtedy ludzie będą ze zdziwieniem jeszcze większym patrzyli na te tabliczki, które wasz włodarz w Wałbrzychu na koszt wszystkich obywateli ufundował. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy za uwagę. Przypomnę tylko, że gościłam w studiu pana Przemysława Wiplera, wiceprezesa partii Korwin i posła 7. kadencji. Dziękuję serdecznie.